Biłgorajskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na 9. ogólnopolski turniej recytatorski imienia Izaaka Baszewisa Singera. Turniej odbędzie się w dniach od 27 do 28 kwietnia. 27 kwietnia, czyli w sobotę, zaczynamy od godziny 17 warsztatami dla recytatorów, które odbędą się w sali kameralnej. O godzinie 20 gwałtu Co się dzieje? Sztuka Aleksandra Fredry w wykonaniu teatru, poezji i piosenki BCK. Natomiast 28 kwietnia w niedzielę w sali kameralnej zapraszamy od godziny 11 na koncerty konkursowe. O godzinie 18 odbędzie się koncert finałowy, czyli laureaci turnieju oraz opowieści z bramy. Witold Dąbrowski, Teatr NN. Serdecznie zapraszamy na 9. ogólnopolski turniej recytatorski imienia Izaaka Baszewisa Singera. Starosta Biłgorajski oraz Towarzystwo Patriotyczne zapraszają na koncert Zwycięska Polska. W koncercie wystąpią Jan Pietrzak, Andrzej Kołakowski oraz Bartek Kurowski. Wystąpi również kapela spod egidy. Wstęp wolny, a koncert odbędzie się 27 kwietnia w sobotę o godzinie 18 w hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Honorowy patronat nad koncertem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. To już piąta premiera przygotowana przez Teatr Poezji Piosenki BCK. Tym razem na warsztat wzięta została komedia Aleksandra Fredry Gwałtu Co się dzieje. Premierowe spektakle odbyły się przy pełnej sali 8, 9 i 10 marca. W biłgorajskiej premierze zagrali znani i lubiani przez biłgorajską publiczność aktorzy amatorzy Sławomir Pluta, Andrzej Mazurek, Adam Kozera, Sławomir Niemiec, Dorota Balicka, Grzegorz Kubik, Elżbieta Kłosek, Piotr Bazan, Aneta Kwiatkowska, Piotr Hołowiński. Obok nich na scenie swoje pierwsze aktorskie kroki postawiła Katarzyna Daniłowicz, która wcieliła się w postać Kasi. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spektaklem i ograniczoną liczbę miejsc na premierowe przedstawienia, dodatkowy spektakl został zaplanowany na 30 marca na godzinę 20. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w kasie kina Biłgorajskiego Centrum Kultury. Fundacja Kresy 2000 zaprasza na inaugurację 22. sezonu artystycznego w Nadrzeczu 3 maja od godziny 16. Będzie można zobaczyć spektakl Gbury Carlo Goldoniego w wykonaniu sceny amatora BCK w reżyserii Alicji Jachiewicz-Schmidt. W domu służebnym także koncert Bukiet Polski w wykonaniu Katarzyny Guran-Sopran i Joanny Błażej-Łukasik fortepian. W ramach inauguracji 22. sezonu artystycznego w Nadrzeczu także wystawa Silva Picturarum Stefana Schmidta, rysunek i malarstwo z lat 1951-2019 i motyle skrzydła w obiektywie Pawła Borkowskiego. Podczas inauguracji odbędzie się też promocja albumu jubileuszowego Fundacji Kresy 2000. Serdecznie zapraszamy na inaugurację 22. sezonu artystycznego Fundacji Kresy 2000 nad Rzecze 3 maja, godzina 16. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na majówkę z BCK, w trakcie której na scenie letniej przed Biłgorajskim Centrum Kultury wystąpią. 3 maja o godzinie 17 odbędzie się koncert zespołu Big Band. 4 maja o tej samej godzinie koncert taneczno-wokalny, w którym zaprezentują się grupa folklorystyczna pokolenia, miłośnicy tańca oraz chór męski ziemi biłgorajskiej Echo. 5 maja o godzinie 15 zapraszamy na koncert jubileuszowy, czyli 20 lat klubu seniora Złota Jesień. Wstęp na wszystkie imprezy oczywiście wolny. Scena amatora Biłgorajskiego Centrum Kultury szykuje nową propozycję teatralną, premierę komedii Gbury wybitnego włoskiego komediopisarza Carla Goldoniego. Sztukę wyreżyserowała Alicja Jachiewicz-Schmidt, a spektakle premierowe odbędą się 10 i 11 maja o godzinie 20 w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Bilet kosztuje 15 zł, rezerwować je można na stronie www.bcklbl.pl. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza wystawców do udziału w Jarmarku Sitarskim, który odbędzie się przy okazji Dni Biłgoraja 8 i 9 czerwca. W zeszłym roku jarmark cieszył się ogromnym powodzeniem. Ze względu na to, że zmieniliśmy miejsce Dni Biłgoraja i ulica Kościuszki została zamknięta, zmieniła się w Deptak, było bardzo, bardzo duże zainteresowanie wystawców, było też bardzo dużo osób kupujących, oglądających. W tym roku również zamierzamy usytuować jarmark właśnie na ulicy Kościuszki, tutaj w okolicach Biłgorajskiego Centrum Kultury. Zapisy już się rozpoczęły, lista zostanie zamknięta 9 maja.
Na stronie Biłgarajskiego Centrum Kultury dostępny jest regulamin jarmarku oraz karta zgłoszeń. W tym roku bardzo prosimy zgłaszać się na jarmark właśnie za pomocą tej karty zgłoszeń, którą należy wypełnić i odesłać na adres Biłgarajskiego Centrum Kultury lub można przynieść kartę osobiście do pokoju 228. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 maja. Witani są owacyjnie kwiaty. Wszyscy myślą, że to koniec wojny, że to zwycięstwo. Natychmiast wprowadzono godzinę policyjną. Polacy nie mogli na terenie Zamojszczyzny wychodzić od 22 do 5 rano. Giną niektórzy spośród partyzantów Armii Krajowej bez słuchu. Zaczynają się represje, zaczynają się aresztowania. Tata został aresztowany przez NKWD. To był sierpień 44 rok. Ta ułuda, którą niosła za sobą amnestia, powodowała, że bardzo wielu konspiratorów zostało przymuszonych niejako do podjęcia różnych form działalności. Marian Pilarski rozpoczął tworzenie drugiego inspektoratu zamojskiego Armii Krajowej. Wzrost 2,40, klatka 180, przybliżona waga około 300 kilo. Nie, to raczej będzie góra 280 kilo. No bo to przeklęte futro faktycznie optycznie mnie pogrubia, ale wiesz, pozory mylą i bywają krzywdzące. Co za okaz? Orzeszku, jak zimne łapska! Braziomek. Jakoś tu duszno, potrzebuję powietrza. Tak, jasne. Proszę, otwórz sobie oko. No. Od razu lepiej. Dołącz do przygody. Kwiecień 2019. You're welcome for not getting robbed! I'm Batman. Get him, Batman!